usłyszałem, że jest krajowy. No, na wycieczkę sobie pojechał, wiesz? Mogę powiedzieć tyle, że z tego, co jest mi wiadomo, ta brunetka w live'a jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym. No, chyba zobaczycie, no, jak coś to nie taka duża, że zobaczycie, co się stanie wszędzie. Krawiak, cały internet będzie ono zgadać o tym, co zrobiliśmy. Przez lata w polskim internecie mieliśmy wielu patostreamerów. Oczywiście od razu na usta cisną się takie osoby jak Daniel Magical czy Rafonix na samym początku swojej internetowej działalności. Z mniej oczywistych ników są takie osoby jak Probosz, które swoją popularność znalazły rozbijając szklaną butelkę na głowie swojego ziomeczka. Jest jednak jeden z nich, który w 2023 roku przebił wszelkie negatywne oczekiwania. I jest to Marcin F. Nic wam to nie mówi? Poznajcie patostreamera o pseudonimie Kawiak. I oczywiście pewnie większość z was już zdaje sobie sprawę z tego, że Kawiak trafił do aresztu m.in. na 3 miesiące z tego względu, że wideo z jego zatrzymania obiegło praktycznie cały internet. Jego zachowania były na tyle patologiczne, że swego czasu jego osobę nagłaśniały takie osoby jak Konopski czy Gimper. To streamer Kawiak podczas transmisji na żywo wraz z kolegą odurzyli dziewczynę i rozebrali ją, gdy była nieprzytomna, żeby później wyrzucić na mróz. W chwili sprowokował brata tego chłopaka, który do niego podszedł, by wyjaśnić, o co typ ma problem, a ten go popsikał gazem w twarz. Ten typ jest pierdolnięty. I zdaję sobie sprawę z tego, że widownia tego kanału niekoniecznie jest zaznajomiona z takimi osobistościami jak Kawiak, i bardzo dobrze zresztą, ale musimy sobie przypomnieć, co zrobił Kawiak i dlaczego w ogóle stał się popularny. I między innymi, razem ze swoim kolegą odurzył on i upił on dziewczynę. Oprócz tego, bo to nie jest jedyna rzecz, którą zrobił, podchodził on do dziewczyn i klepał w tyłek na ulicy, to był jeden z jego pranków, które pokazywał. Udawał swoją śmierć, przynajmniej jeżeli mamy wierzyć temu, że to rzeczywiście było udawanie śmierci, z tego względu, że to było zrobione strasznie amatorsko. I oprócz tego, przede wszystkim, razem ze swoim kolegą zostawili naprawdę poważny uszczerbek na zdrowiu jednej z dziewczyn. I wiem, że niektórzy z was mogą powiedzieć, jak to razem ze swoim kolegą, przecież on nic nie zrobił. Tak, ale jeżeli jesteś dosłownie metr od tego zdarzenia, obserwujesz, jak twój kolega bije szklaną butelką bezbronną dziewczynę, a dziewczyna zaczęła go atakować tylko i wyłącznie dlatego, że on bez jej prawa i bez jej zgody wlewał jej alkohol, to jesteś poniekąd również odpowiedzialny za to, co się stało. I to, co chcę powiedzieć, i to jest bardzo ważne, w tym materiale pojawi się inna osoba, która jest jednocześnie bardzo blisko Kawiaka i która nie została o nic oskarżona, a zdecydowanie jest ona winna wielu czynów, więc jeżeli jesteście ciekawi, kto to jest, koniecznie zostańcie. Bo, jak dobrze wiecie bądź nie wiecie, Kawiak został już w tym momencie oskarżony o wiele rzeczy. Między innymi będzie on na pewno w areszcie co najmniej 3 miesiące, nie zostanie wpłacona za niego jakakolwiek kaucja, z tego względu, że sąd się na to nie zgodził, co oznacza, że jest on na 100% przetrzymywany przez 3 miesiące w areszcie. Nie zmienia to jednak faktu, że to może jednocześnie ulec zmianie, bądź może on po prostu wyjść po 3 miesiącach. Jest to podobna sprawa do sprawy kamerzysty, z tego względu, że kamerzysta w końcu udało mu się wyjść z tego aresztu i w końcu jest on wolnym człowiekiem. Więc w zakresie tego, jak bardzo ta sprawa zostanie rozdmuchana przez media lub internet, jest jednocześnie zależne to, czy Kawiak w tym areszcie pozostanie, czy nie, bo jeżeli sprawa cały czas pozostanie na topie, najprawdopodobniej wtedy on również pozostanie w areszcie. I bardzo możliwe, że nie poruszałbym tego tematu nigdy. Ale napisał do mnie jeden z was, jeden z widzów, przedstawiając całą sytuację i dając dosyć sporo dowodów, że Kawiak jest winny, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale jest jedna osoba, która steruje jego zachowaniami, która jest za niego w pewien sposób odpowiedzialna i która motywuje go do tego, żeby robił te rzeczy. Bartosz F., bo tak nazywa się bohater numer 2 naszej dzisiejszej opowieści, jest bratem Kawiaka i znany jest m.in. pod pseudonimem Harry, występując na jego transmisjach. Jest to jednocześnie jedyna osoba z wcześniej wymienionych przeze mnie osób, której nie grożą żadne zarzuty i która nie uciekła z kraju. Jeszcze. Dlaczego powiedziałem jeszcze? Z tego względu, że Bartek F. generalnie jest osobą, która lubi wplątywać się w nielegalne rzeczy. Generalnie jego źródło utrzymania jest nielegalne, pomijając fakt tego, że prowadzi on pseudohodowlę z hotami. I jasne, mimo że same prowadzenie pseudohodowli nie jest ogromnym wykroczeniem w porównaniu do tego, co ta dwójka wcześniej zrobiła, to tak, jest to nielegalne, gdyż prowadzenie pseudohodowli jest praktyką niezgodną z prawem i od 2012 roku w Polsce, zgodnie z napisem nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, rozmnażanie zwierząt domowych w celach handlowych jest zabronione, z wyjątkiem zarejestrowanych hodowli. I pewnie teraz zadajecie sobie pytanie, no dobra, ale gdzie są dowody? Nie musicie na nie długo czekać, już pokazuję i tak jak widzicie, krew na podłodze, mocz na podłodze to totalnie normalna sprawa dla osób, które przytrzymują koty w takich warunkach. A są to koty brytyjskie, nie są to tanie koty, które sprzedając można jednocześnie dużo zarobić. I jak widać, Bartosz zdaje sobie z tego sprawę. I jednocześnie nie tylko Bartosz, gdyż jego brat Marcin również. To stąd te wszystkie pieniądze na zakłady z Konopskim, gdyż sprzedawali oni nielegalnie koty. I między innymi takie screeny właśnie ze sprzedaży kotów możecie zauważyć tutaj. Są to właśnie te koty, które miał w swojej
swojej opiece Kawiak i jego brat i są one sprzedawane taniej niż normalne koty z tego względu, że jest to pseudohodowla. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat m.in. tego, w jakich warunkach koty były przetrzymywane, to niestety nie mam dla was dobrej informacji. Drapak dla kotów był praktycznie cały we krwi i koty same w sobie również nie były w najlepszej kondycji, były niedojedzone, były naprawdę poniżej minimalnego limitu wagowego, jeżeli chodzi o koty brytyjskie. I kiedy osoba, którą znam, jednocześnie mój informator, zdecydowała się kupić właśnie takowego kota, to był on 500 gram poniżej tego, ile takowy kot brytyjski powinien ważyć. Było to spowodowane m.in. faktem, że nikt tych kotów nie dokarmiał, a jeżeli dokarmiał, to w niewystarczających ilościach, co jednocześnie powodowało, że te koty nie wyglądały dobrze i były po prostu w złym stanie. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego wcześniej to nigdy nie wyszło. Jest to spowodowane oczywiście m.in. tym, że bracia F byli całkiem inteligentni, jeżeli chodzi o zabezpieczanie się w tej kwestii. Mówię całkiem inteligentni, z tego względu, że to jest jedyna inteligentna rzecz, którą najprawdopodobniej zrobili w swoim całym życiu. Gdyż starali się oni oczywiście bronić swoje czyny tym, że jeżeli ktoś by się na nich sprzedał, to oni opublikują ich dane w internecie. Robili to wielokrotnie. Tutaj jeden z przykładów, który możecie zauważyć właśnie na tym screenie. I niektórzy z was mogą sobie pomyśleć, że samo znęcanie się nad zwierzętami nie jest wystarczające do tego, żeby kogoś wsadzić chociażby do aresztu. Ja akurat z tym bym się nie zgadzał, między innymi patrząc na to, że było to nielegalne to, co robili i zdawali sobie w 100% z tego sprawę, co jednocześnie poświadczą nagrane rozmowy, które za chwilę zostaną dla was puszczone, ale okej, jeżeli to was nie przekonuje, to mam coś jeszcze. Screen rozmów między innymi, w której Harry pisze i myśli, że jest nietykalny, ale ja na szczęście mogę tam kurwa być w 6 godzin. Jebany kurwa Bargiela, skończysz jak on. Na co dopisuje jego brat? W ostateczności sąsiad powie, które drzwi. Celu, blok znamy. Są to groźby, wysłane prosto do osoby, która znajduje się na tej konwersacji. Groźby, które są na screenie i które jednocześnie są dowodem. Generalnie cała ta konwersacja to jest jedno wielkie siedlisko dowodów i zdecydowanie pokazuje to, że bracia F do inteligentnych ludzi nie należą. No, myślę, że nie muszę mówić dlaczego, przede wszystkim patrząc na to, w jaki sposób się wypowiadali oni w internecie, to po pierwsze. Po drugie natomiast możemy tutaj zauważyć, że sam Kawiat chwali się tym, że doszło do sytuacji, w której pełna rodzina, gdyż mąż, żona oraz dziecko przyjechali kupić od niego kota, lecz ten kot nie został sprzedany, gdyż on specjalnie nie odpisywał tej osobie. Możemy nawet zauważyć, to jakiś żart, jechaliśmy 70 km. My tu jesteśmy z dzieckiem, proszę napisać, czy to w ogóle aktualne. Na co Kawiak odpisuje, dobrze k***wie? Teraz pewnie alkoholik ją napierdala za karę. Ha, ha, ha. Robię zakupy. Sprzedałem 12-latkowi e-papierosa. Chyba nie muszę mówić, że sprzedawanie 12-latkowi e-papierosa również jest nielegalne. Ja naprawdę, ja nie muszę się starać. Ten materiał sam się robi, ten gość robi za mnie wszystko, to jest niesamowite. I chcę zaznaczyć, bo nie powiedziałem o wszystkich rzeczach, które robili Kawiak razem ze swoim bratem. Oprócz tych rzeczy, które robili, między innymi to właśnie brat Kawiaka przywoził dziewczyny do hotelu. Dziewczynę w tym przypadku jedną. Oprócz tego również opublikował na swoim Discordzie wideo z nagą dziewczyną bez jej zgody, gdyż ona nie miała absolutnie zielonego pojęcia, co się dzieje. I te wideo na tym Discordzie było opublikowane. Nie poszło to viral, gdyż pojawiało się to tylko i wyłącznie u osób, które były na tym Discordzie. Nie zmienia to faktu, że mnóstwo osób zapisało te wideo z tego względu, że było ono w tym Discordzie, a Kawiak dopiero po 2 tygodniach skapnął się i powiedział, ej, w sumie to działa na moją niekorzyść i dopiero wtedy usunął wszystkie zapisy z tego Discorda. Właśnie na tym Discordzie wrzucany był content premium między innymi, który udowadniał, że ci chłopacy są po prostu bardzo patologiczni. Ale jeżeli mamy porozmawiać o kontencie premium, to również będę mieć dla was content premium. Content premium, który będzie dwoma rozmowami, które zostały przeprowadzone właśnie z bratem Kawiaka. Jedna przed wybuchem sprawy w mediach, druga po wybuchu sprawy w mediach, albo raczej po zatrzymaniu jego brata. No co chciałeś? Widziałeś, jaki Marcinek jest sławny? On jest popolony, a nie sławny, zacznijmy od tego. Ty mówisz o tej hodowli kotów i o gazowaniu, bo gdzie to tak teraz to usłyszałeś, czy kiedy? Przecież ona hodowlę kotów zarejestrowana normalnie na siebie. No nie wiem, nie wydaje mi się. Usłyszałem, że z kraju wypadali. No, nawet ciężko sobie pojechał, wiesz? Mówiłeś, że nic Kawiakowi nie grozi, a tu proszę, bo go wstrzymali jednak. To widzisz, kurwa, nie wierzyłem w policję. Poczekaj, no bo teraz jakby twój brat się przestraszył, nie? I napierdolił na ciebie coś. Ale co ma na nie, że ja, no, tak jak nic nie ten... No nie wiem, ty nic nie masz tam za uszami? Nie, ja jestem czysty, no myślisz, że ja bym się wpakował jakieś gówno? To, że wiesz, byłem kierowcą, to nic nie świadczy, możesz, wiesz, brat cię prosi gdzieś zawieźć mnie, coś tutaj pomóż, to mogę pomóc zawsze, nie? No. Jakie intencje mieli, no to nie musiałem wiedzieć tego. A w ogóle jak przesłuchiwali, najpierw przesłuchiwali ich, potem mnie. I mówili, że mam nie kłamać, mówić jak było. To powiedziałem, jak było z mojej perspektywy. Nie mieli żadnych zastrzeżeń co do moich zeznań, że więc chyba, wiesz.
Możecie zauważyć zmianę narracji, możecie zauważyć zupełnie inne podejście, możecie zauważyć, że może bycie popularnym wcale nie przynosi ze sobą tak dużych korzyści, jeżeli jest się amebą słową. I na sam koniec chcę przede wszystkim dać możliwość powiedzenia dwóch słów dla osoby, która przede wszystkim poinformowała mnie o tej sytuacji, dla osoby, która bez której ten materiał by po prostu nie powstał i jestem serdecznie wdzięczny za to. Nie będę mówić imienia i nazwiska. Głos również będzie w tym przypadku zmieniony, gdyż nie ma co w momencie, w którym jeszcze jedna osoba jest na wolności, publikować takich danych, ale przede wszystkim chcę podziękować za to, że zdecydowała się na taką odwagę i żeby wprost powiedzieć o tej sytuacji mi, ale również, żeby pójść z tą sytuacją na policję. A mam nadzieję, że materiał dotrze do odpowiednich osób, które jednocześnie zdecydują się na to, aby pociągnąć do odpowiedzialności również trzecią, odpowiedzialną za to wszystko osobę. Zależy mi na tym, żebyście przesłuchali ten wywiad. Zależy mi na tym również, żebyście od A do Z go przesłuchali i nie przewijali tych słów, gdyż jest to osoba, która jest ofiarą właśnie tych dwóch panów, bo nie da się inaczej tego określić. I jest to osoba, która była zastraszana wielokrotnie przez jednego z braci F, była wyzywana wielokrotnie przez jednego z braci F i która była w bardzo kiepskiej sytuacji, gdyż to jej dane zostały między innymi opublikowane. A myślę, że nikt z nas, kto ceni sobie prywatność, nie chciałby, żeby kiedykolwiek jego dane zostały opublikowane. Ja dziękuję wam już w tym momencie za obejrzenie tego odcinka. Zostawiam was z tym wywiadem. Zachęcę was do tego, żebyście udostępnili ten materiał do jak największej liczby osób, bo uważam, że im dalej on dojdzie, tym większe mogą być konsekwencje dla sprawców. Bo jak wiemy, Kawiak zrobi dużo dla kontentu i dużo głupot dla kontentu i po prostu go napędzał w prawo, w lewo, co ma robić, jak ma to robić. Pewnie każdy pamięta ten post odnośnie tego, że Kawiak umarł, zdjęcie z trumny i w ogóle, przecież jego brat mu to porzucił. Rzucili potem sfotoshopowanego Kawiaka, jak wisi na karniszu. Cytując ich, to nieładnie to powiem. Nie no, chyba zobaczycie, no, jak ktoś to nie taka duża, że zobaczycie, co się stanie wszędzie. Kawiak, cały internet będzie o nas gadać, o tym, co zrobiliśmy aktualnie. Oni się z tego śmiali po prostu, oni z tego bekę mieli. Cytując pana Kawiaka, bo ja sobie miał takiego syna, bo jak to jako syna też bym się powiesił. Chciałbym się zapytać rzeczy, które nie były aż tak bardzo wiralowe i nie wyszły do internetu. Jakie są informacje, które wy macie, którymi możecie się podzielić, które pojawiały się na Discordzie między innymi Kawiaka? Sytuacja wyglądała następująco, że wzięli sobie jakąś cytując ich z ulicy. Była w takim stanie upojenia. Ona leżała na ziemi, więc się z tymi kotami było tak już napruta, że ona tak samo ledwo kontaktowała, jak ta dziewczyna z pierwszego live'a stąd. I też tam były po prostu pokazania odsłania jej tyłka, że tak powiem, bliżenie na ten tyłek i w ogóle, co jeszcze mogę powiedzieć. Przerzucanie aut, wychwalanie się na prawo i lewo tymi telefonami. Oczywiście mało poruszona hodowla kotów. My jako ludzie często decydujemy się na własną krzywdę. Czy są to używki, czy coś innego, ale te biedne koty, które były w tym pseudokodowi, nie zdecydowały, gdzie będą. Przecież nie? Za każdym razem nagle pan Bartek wchodził do tych kotów, tam kiedy pomieszczenie i padał tych na serię. Kurwa, Marcin, znowu im wody nie dałeś, znowu nie jadł, znowu kuwet nie wyczyściłeś. I nagle on był w takim szoku, a w Kawiak do tego przychodzi, bo ty nie zasadzie, no, nie zrobiłem tego. I? No i co z tego? No, nie dostały jeźdź, nie miały co pić, no trudno, no nie zjadły, no. Czy ty masz takie informacje na temat tego, w jakim stanie psychicznym te dziewczyny są, czy niezbyt? Mogę powiedzieć tyle, że z tego, co jest mi wiadomo, ta brunetka z live'a jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Czy to jest tak, że w pewien sposób Bartek wykreował Kawiaka, czy bardziej Kawiak wykreował sam siebie? Jak wy byście to powiedzieli? Kawiak na 70, drugi na 30, albo nawet i na 40 ten drugi może być. Młoda osoba, która w miarę w jakiś sposób jest pokrzywdzona z dzieciństwem, to przecież to była istna prosta maszynka do zrobienia, do manipulacji. To są bracia, ale obaj by siebie skrzywdzali za korzyść. No teraz jeden z nich już jest w więzieniu, więc... Zobaczymy, co będzie z drugim. Ja nikomu źle nie życzę, ale karnogra to niewinny nie jest.